Oczywiście Marcin Najman albo nie zrozumie, albo udaje, że nie zrozumie. Co do córki Marcina Najmana. W kontekście ciągłego kłamstwa, chociażby teraz nawet z tego majciarza, nawet nie potrafisz tego w jakikolwiek sposób obronić, bo nie ma czego bronić. Użyłem słowa, że Marcin Najman strzela ślepakami. Użyłem porównania, tak jak Kasio użył porównania do tej kwana. Wiem, że nie rozumiesz. Porównania. Hiperbolizowałem i powiedziałem, kto ci to dziecko pomagał zrobić, jeżeli ciągle strzela ślepakami. Aż padł gong i skończył się ten czas, ale wiadomo, że teraz są większe emocje. No dobrze, panowie stoją. Akurat czas się skończył u Jacka Murańskiego. To jest minuta dla Marcina Najmana. Akurat chyba możesz skomentować sytuację. Przede wszystkim za to, że atakujesz niewinne dzieci, będziesz miał rozpędzony łeb na pół już w sobotę. To jest po pierwsze. Po drugie, nigdy nie powiedziałem, że jesteś gwałcicielem dzieci. Pokaż, tak powiedziałem. Powiedziałem, że jesteś majciarzem, bo trenujesz w takich kurtach, które wyglądają jak osrane w persie. Również dobrze mogę powiedzieć, że trenujesz w persie, bo cały czas srasz w gacie. Rozumiesz to, czy nie rozumiesz tego? I powiem ci jeszcze jedno, synu. Twój czas dobiega końca. Twój czas dobiega końca. Kiedy powiedziałem, że gwałcisz dzieci? Nigdy tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że jesteś dzieciobijcą, bo atakujesz dzieci. Niewinne ty, synu. I za te wszystkie dzieci masz w sobotę. Koniec tematu. Koniec czasu u Marcina Najmana i ostatnia minuta w tym momencie, a potem odbieramy telefon. Jacek Murański. Jedno dziecko zostało wyjaśnione merytorycznie w kontekście rzekomego atakowania dziecka Nitra. Myślę, że wszyscy kumaci zrozumieli. Drugie dziecko wyjaśniłem teraz, co miałem na myśli a propos porównania. Tak jak Tejkwa nie zrozumiał porównania Kasiusza, tak jak ty, Marcin, udajesz, że nie rozumiesz mojego porównania co do strzelania ślepakami. Twoje argumenty są, ty się oburzasz, kiedy to ty lżysz kogoś, ale kiedy ktoś, tak jak ten Nitro, tak samo robicie, dokładnie taką samą taktykę. Kiedy opluwacie, hańbicie, to jest wszystko pięknie, to jest żarcik. A jak ktoś pancza robi w waszym kierunku, o, to jest obraza, to jest bicie dzieci? Jakie bicie dzieci? A co do brata i dziecka, bardzo, bardzo chętnie wszystko merytorycznie wyjaśnię już za chwilę, jak będę miał, muszę, czas mój kończy, więc tutaj nie zdążę.